Cześć, siemanko, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Premier Games, a dzisiaj to jest taki nie bardzo, bardzo, bardzo nietypowy filmik, ponieważ w tym filmiku pokażę wam, jak zrobić jajecznicę z użyciem pomidora i cebulki. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście pomidor, cebulka, trochę pieprzu, oczywiście jajeczka. Co trzeba zrobić? No, cebulę oczywiście trzeba obrać. No trochę tutaj ta cebula stała mi tu, deska się na miękko, ale to nic. Tu obierzemy tę cebulkę ładnie. Ja zawsze ścieram tą drugą warstwę, nie wiem dlaczego. No. Tu ładnie tę cebulkę pokroimy. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Kucharza ze mnie żaden. Trochę trzeba poświrować, nie? Się jest głodny. Dobra, cebulkę już mam gotową. Teraz następnie przechodzimy do tego pomidora. Z pomidora trzeba obrać tą skórkę, więc nacinamy. Ładnie. No i obieramy jak najcieniej. Dobra, mamy już obranego naszego pomidora. Cebulkę pokroiliśmy w takie, ja oczywiście użyłem pół cebuli, bo całej nie zjem. Pomidora kroję w kostkę. Akurat tak lubię w kostkę, więc kosteczkę go pokroimy. Czemu by nie? Takie grube dosyć kostki. Wodnisty jest bardzo, to woda, to trzeba jakoś się z niej pozbyć, najlepiej. Najlepiej, żeby nie było tej wody na patelni, nie? Ale to zaraz przejdziemy do tego. Tak, tak, tak. Ja to tak trochę robię na szybko i także też wam powiem, że po pijanemu. Bo jest godzina, wam powiem, że jest po pierwszej jakoś. I głodny premier się zrobił. A musi jeszcze filmik wyrenderować z cyberem. Co nagrał, więc... Luźna guma. Więc okej. Okay. Pomidorka mamy pokrojonego w kosteczkę, cebulkę. Co teraz robimy? Teraz przechodzimy do jajków. Dobra. Ja użyję tutaj 4 jajeczek. Więc jajeczko wbijamy do miski jakieś. Najlepiej się przydało. By to później wszystko ładnie wymieszać. Takie, żeby się to oczywiście też zmieściły, te jajka. Więc spokojnie tu wszystko to robimy tak, a spokojnie. Teraz łapnie. Okay. Gitara. Tu jakiś homunculus bywa, ale to mniejsze. Co kurwa? Dajemy trochę pieprzu, żeby nie przepieprzyć. A tu... Kurwa, za dużo. To nie. No i większą szczyptę soli. Dobra, teraz całość następnie wymieszamy, tak jak na schabowe takie jajko robimy, więc trochę nam zajmie. Dobra, jak już mamy gotowe nasze jajko i nasze pomidory z cebulką, to przenosimy się na patelnie. A więc dobra, podpalamy naszą kuchenkę. Jest ładnie podpalona. Dawamy trochę oleju przede wszystkim. Nie za dużo. Ładnie rozprowadzamy go, niech się rozgrzeje. No więc dobra. Na naszą patelnię dajemy
cebulę, którą tu wcześniej gotowaliśmy. Ładnie tutaj rozkruszamy ją, żeby nie była w całości. Oczywiście tak, ja się tu nie znam na tej kuchni, więc co ja tu mogę gadać. Ale no co, pokażę wam co je premium, nie? Wiem, nikogo to nie obchodzi, ale spoko, nagram. Może kiedyś coś zainteresuje. A więc przydałoby się nam coś, żeby to zamieszać. Mam takie coś. Tą cebulkę tutaj ładnie sobie przyzłocimy. Kurde, jakie tu słownictwo, że to przyzłocimy. Jak tu premierz szef kuchni. Gdzie on? Może mnie słabo słychać, ale okej. Przepraszam. Podgłośnie audio. Nie mam takiego profesjonalnego jeszcze sprzętu, by nagrywać. Właśnie cebulka ładnie smaży. Gitarka. Jest taka bardziej dopieczona, więc teraz cebulkę odkładamy na sam bok, na sam koniuszek tutaj tak na boczku gdzieś i dajemy do tego naszego pomidorka. Oczywiście trzeba uważać, bo pomidor ma wodę, nie wiem za mocno gdzie jest. Z dotknięciem wody i tłuszczu. Wszystko ładnie nam się tu teraz rozgrzało. Cebulkę lepiej strategować, żeby nie przepalić, aczkolwiek jakiś premier to zrobił. No i zmieszamy to wszystko. Dokładnie. Premierz od strony kuchni. Sprawdzamy pomidorka, żeby był mięciutki i wtedy dodajemy jajko. Ale jeszcze nie. Jeszcze zjada czas smażyć. Nic nam to trochę zajmie. Aczkolwiek już pomidor jest mięciusi, więc dodajemy do tego wszystkiego nasze jajko. Zmniejszamy trochę ogień. Ładnie tu zamieszamy jeszcze. I teraz wszystko zalewamy. To tego zalaliśmy.
teraz wszystko mieszamy, żeby się nie przypaliło na wolnym na razie ogniu. Dodajemy trochę więcej petardy, tylko żeby tak właśnie nie przypaliło. Po prostu mi talerze spadają z wywarki. Ok. Suszarki znaczy się, nie z wywarki. Dobra, już nam tu ładnie brzegi się przypalają, znaczy się przyklejają. Kurwa, ja to kuchasz jestem jak z raka jebak. Pip. Ja lubię bardziej takie wyszuszone, więc wtedy sobie trochę tu bardziej podszuszę. Ładnie. Ale nie każdy musi. O. No i okej. Zakręcamy. Dopływ ciepła. I tak się prezentuje nasza jajecznica. No i możemy teraz naszą jajecznicę tu przenieść na nasz talerz. Rzyk. Oczywiście ładnie. Wszystko. Niezbyt apetycznie to wygląda. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. A więc jeśli się filmik spodobał, taki od bardziej strony kuchni, co jada premiusz, jakieś kanapki, nie wiem, to zostawcie paczkę w górę, jeśli się wam filmik spodobał. Naprawdę trochę to mi czasu zajęło. Oczywiście gotować nie umiem, nie jestem profesjonalistą, ani tam jakimś za bardzo się nie znam. Tak bardzo motorsko, wiecie. Więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie i smacznego.